Dzień dobry, witam bardzo serdecznie w kolejnym rozruszniku porannym i dzisiaj wyjątkowo nie będę przedłużał i nie będę Wam opowiadał, jak wspaniałą inwestycją w siebie jest ten rozrusznik, tylko po prostu przejdę do ćwiczeń. Jestem pewien, że Wy sami wiecie, a osoby, które bywają tutaj regularnie, napiszą w komentarzu dla tych niezdecydowanych, co jest fajnego w tych porannych ćwiczeniach. Ja dzisiaj nic nie mówię, weźcie ich, przekonajcie, bo jest wiele osób niezdecydowanych. A my zaczynamy od razu od ćwiczeń i będą to ćwiczenia najpierw ukierunkowane na ruchomość stawu biodrowego w pozycji stojącej. I uwaga, stoję sobie i to, co mam do zrobienia, to najpierw uniesienie nogi jak najwyżej, następnie przeniesienie jej do boku, opuszczenie do dołu i powrót. I teraz po 45 sekundach będzie zmiana, bo trenujemy przez 1,5 minuty, następnie 15 sekund odpoczywamy i no i kolejne ćwiczenie. Ja będę trenował tylko jedną nogę, z uwagi na to, że mam kontuzję prawego biodra. Więc tylko jedna noga u mnie, bo akurat to ćwiczenie byłoby niewykonalne. Więc zobaczymy, czy dam radę przez 1,5 minuty na jedną nogę. A Wy za 10 sekund macie zmianę. Fajne ćwiczenie, bo z jednej strony właśnie pracujemy nad ruchomością biodra. Uwaga, zmiana. Pracujemy nad ruchomością biodra w takim kulistym ruchu, a właśnie ten staw biodrowy jest stawem kulistym i te bardzo obszerne kuliste ruchy są jak najbardziej dla niego ok. A z drugiej strony pracujemy nad równowagą, stabilizacją i czuciem głębokim, bo stoimy na jednej nodze, więc warto te ćwiczenia generalnie wykonywać na boso, żeby móc bardzo świadomie pracować tutaj stopą. Stopa zbiera bardzo dużo bodźców o tym, jak nasze ciało jest ułożone i dzięki temu nasz układ nerwowy może w prawidłowy sposób zarządzać resztą ciała. Ostatnie 7 sekund. Generalnie dużo tutaj naukowych słów padło, ale w praktyce musicie wiedzieć tylko o tym, że to jest fajne i skuteczne i warto to robić rano. Pierwsze ćwiczenie mam zaliczone, teraz już sobie spokojnie mogę przejść do pozycji leżącej i będę tutaj pracował nad bardziej ruchomością odcinka lędźwiowego i kondycją mojego stawu krzyżowo-biodrowego. Zresztą zaraz pewnie usłyszycie charakterystyczne szczelanie. Przyciągam kolano, łapię dłonią po przykątnej, wdech i z wydechem. O, tym razem nic nie strzeliło. Dobrze. I teraz druga noga jest dokładnie analogicznie, czyli przyciągam kolano, łapię, wdech. O, i tu 4 strzały, wspaniałe. Ach, pięknie. I tak sobie parę razy powtórzę. Wdech i z wydechem. O, teraz postrzelało. Długi, spokojny wydech determinuje rozluźnienie. Jeśli to połączę właśnie z tym ruchem przyciągnięcia, spowoduje to odblokowanie stawu krzyżowo-biodrowego. I zmiana. Czyli tutaj się nie śpieszę, dosłownie 2, może 3 razy na stronę i tyle. Wdech. Tak jest. Tu jeszcze dodatkowy wdech, wydech. I dopiero zmiana. Świetnie zrobione. Wy już widzicie kolejne ćwiczenie i będzie to ćwiczenie wzmacniające na grzbiet w zasadzie, czyli na mięśnie pleców. I co? Zaczynam w takim ustawieniu, gdzie dłonie pod barkami, kolana pod biodrami, brzuch napięty, kręgosłup w neutralnych krzywiznach, czyli ani nie zgarbiony, ani nie w przeproście, tylko neutralnie. Napinam sobie brzuch i po przekątnej lewa ręka, prawa noga i odkładam i druga strona. Wyobrażam sobie i Wy sobie też tak wyobraźcie, że macie szklankę wody lub gorącej kawy na plecach i nie chcemy upuścić. Jeśli ktoś ma czas i ma ochotę, może sobie coś położyć na plecach, na przykład butelkę wody, zakręconą najlepiej. I próbujemy to zrobić tak, żeby nie spadło. Czyli naprawdę ta stabilizacja plus odpowiednie balansowanie, przenoszenie ciężaru jest tu bardzo istotne. I teraz nogę unoszę tylko do linii prostej, nie unoszę za wysoko, napinam pośladek. Rękę unoszę tyle, ile czuję, że dam radę.
nie chcę na siłę unosić wyżej, żeby nie musieć wyginać się w plecach, to tyle, ile aktualny zakres ruchu mi pozwala. Ta ręka, która zostaje na ziemi, mocno się odpycha i tak sobie pracuje. Ekstra. I teraz na sam koniec, gdy już poruszaliśmy lędźwiami, poruszaliśmy biodrami, troszeczkę wzmocniliśmy grzbiet, będzie jeszcze jedno ćwiczenie, które będzie świetnie wzmacniało nam pośladek. A jak wiadomo, pośladek jest bardzo istotny z perspektywy prawidłowej postawy, więc wypycham sobie biodra tak wysoko, jak to jest możliwe. Brzuch jest napięty, pośladki aktywne. Jedyne, co robię, to prostuję nogę i nie pozwalam, żeby coś tutaj się z biodrami stało. Więc automatycznie, gdy tylko oderwę nogę, jeden pośladek przejmuje całą robotę i nie tylko musi pełnić tą funkcję siłową, ale też cała stabilizacja musi nastąpić, więc staram się niczym tutaj nie balansować. Tym razem sobie wyobrażam, że tutaj mam coś położone i to nie może spaść. Nie pozwalam, żeby biodro opadało, czyli gdy podnoszę prawą nogę, to nie mogę spaść z biodrem, bo to biodro trzymam wysoko. I tak sobie pracuję przez 1,5 minuty. Sama przyjemność. Przypomnę tylko, że sprawdzamy obecność w komentarzach, czyli jeśli jesteś, jeśli trenujesz, jeśli jesteś już w tym momencie tego treningu, to znaczy, że prawie ten zestaw jest wykonany, więc możesz napisać w komentarzu obecny, obecna, dzięki za dzisiaj, Damian, jesteś wspaniały, cokolwiek, to co przyjdzie do głowy i tyle. Bo jak wy zostawiacie komentarze, zostawiacie kciuki i tak dalej, algorytm stwierdza, że to są przydatne rzeczy i je promuje. A właśnie o to chodzi, żeby promować w internecie dobre rzeczy, które służą ludziom, a nie jakieś pato gówno, które nikomu nie służy. Więc zostawcie tu jakąś reakcję po sobie. Niech się to niesie. Co z tym czasem? Czy ja coś przegapiłem? Dobra, przegapiłem, nie szkodzi. Myślę, że już mamy zrobione, coś ten czas za długo trwał. Bardzo Wam dziękuję za dzisiaj i widzimy się oczywiście w kolejnym odcinku, bo rozrusznik poranny pojawia się poniedziałek, środa, piątek o 6 rano. A Wy możecie go zrobić w dowolnym momencie, kiedy uznacie za stosowne. Tyle na dzisiaj, dzięki i do zobaczenia, cześć.